Grupa Animex jest niekwestionowanym liderem na rynku mięsa w Polsce, osiągając ponad 3 miliardy 600 milionów złotych obrotu rocznie. Zakłady grupy łączą ponad pół wieku tradycji z najnowocześniejszymi technologiami wspartymi amerykańskim kapitałem. Grupa kapitałowa Smithfield jest największym producentem wieprzowiny na świecie i liderem w produkcji innych rodzajów mięsa. Do grupy Smithfield należy kilkadziesiąt zakładów w Stanach Zjednoczonych oraz spółki z Meksyku, Chin, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski Animex. Do grupy Animex należy wiele znanych i lubianych przez Polaków marek wyrobów mięsnych. Animex to m.in. Krakus, Berlinki, Morliny, Morlinki, Mazury, Jano oraz marki eksportowe Krakus, Pek i Jano. Animex to 11 zakładów we wszystkich częściach Polski. Wielkość może dać przewagę konkurencyjną, jednak pod jednym warunkiem. Niezbędna jest doskonała koordynacja i bezbłędne zarządzanie całością. Z firmą Animex współpracujemy od 2005 roku. W związku z wdrożeniem nowego, ujednoliconego systemu klasy ERP zaistniała konieczność unifikacji stosowanych rozwiązań IT w całej grupie Animex. Zadanie było ogromne. Siecią bezprzewodową należało pokryć biura, hale produkcyjne i magazyny o łącznej powierzchni 100 tysięcy metrów kwadratowych. Ze względu na skalę projektu sieci bezprzewodowych, do najważniejszych jego założeń należało możliwość centralnego konfigurowania, zarządzania oraz monitorowania wszystkich urządzeń sieci bezprzewodowych oraz wsparcie dla standardów korporacyjnych zapewniających wysokie bezpieczeństwo. Do realizacji projektu grupa Animex wybrała firmę Aspect oraz urządzenia firmy Motorola. Inżynierowie z Aspectu zaprojektowali ogromną sieć. Wykorzystano 10 kontrolerów RFS 6000 firmy Motorola oraz prawie 400 punktów dostępowych AP5131, a dla centrali w Warszawie AP7131 pracujących w wysoko wydajnym standardzie 802.11n. Cały projekt trwał półtora roku i był przeprowadzony jako rollout zakład po zakładzie, a poprzedzony był pełną analizą potrzeb, badaniem propagacji fal radiowych i wieloma raportami. Ze względu na ciągłość pracy najważniejszym wymogiem była wzajemna redundancja wszystkich urządzeń. Sercem sieci bezprzewodowych w firmie Animex jest 9 kontrolerów RFS 6010. W oddziałach zainstalowano kontrolery RFS 6000. Oprócz tego zastosowano dwa centralne kontrolery, które pracują w trybie standby jako globalne zabezpieczenie sieci. W ten sposób utrata kontrolera w oddziale przełącza access pointy na kontroler w centrali bez znaczącego obciążenia łącza WAN, a dodatkowo zabezpiecza ciągłość pracy nawet po utracie tego połączenia. Jak sytuacja w dębicy po awarii prądu? Bardzo dobrze. Priorytetem było bezpieczeństwo korporacji. Wdrażając rozwiązania Motorola, Aspect zagwarantował je na najwyższym poziomie. Szyfrowanie WPA2 z uwierzytelnianiem PAP TLS gwarantuje, że do sieci nie podłączy się żaden niepożądany użytkownik. Nad całością czuwa ponad 100 detektorów bezpieczeństwa, które dzięki modułom IDS powiadomią administratora o każdej próbie włamania, zakłócenia czy nieautoryzowanego dostępu. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa zastosowano punkty dostępowe, które równolegle do świadczenia dostępu do sieci bezprzewodowych potrafią wykrywać próby włamań do tychże sieci. W 40-piętrowym budynku w centrum stolicy wyzwaniem okazało się zapewnienie łączności bezprzewodowej gościom odwiedzającym biura Animexu. Dzień dobry, Animex Warszawa. W czym mogę pomóc? Tak, oczywiście, już łączę. Kontroler z wbudowanym serwerem Radius oraz prosty w obsłudze portal do tworzenia nowych kont użytkowników dla recepcjonistki zapewnia bezpieczeństwo bez udziału pracowników IT. Wspólnie z Aspectem opracowaliśmy plan optymalizacji procesów biznesowych dla koncernu Animex. Opiera on się przede wszystkim na naszym terminalu MC9090, który jest najbardziej niezawodny i wytrzymały w swojej klasie, a przede wszystkim odporny na upadki.
terminali MC9090G wyposażonych w optyczne głowice skanujące 2D wdrożono ponad 200. Oprócz tego kilkadziesiąt bezprzewodowych przemysłowych czytników Motorola LS3578FZ oraz ponad 150 przemysłowych drukarek Zebra serii XE wyposażonych w opracowane przez inżynierów z Aspektu indywidualne systemy grzewcze. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie urządzeń Motorola przyczyniło się do optymalizacji procesów biznesowych w Animaxie, co znowu przełożyło się na mniejszą liczbę błędów oraz skrócenie czasu dostaw. Wdrożone rozwiązanie pozwala na zdalne zarządzanie z centrali Animax w Warszawie infrastrukturą rozproszoną po całej Polsce. Spełniając postawione przed nami wysokie wymagania, odnieśliśmy bardzo duży sukces. Zapewniliśmy kompleksowe wdrożenie wysokowydajnego projektu Auto ID, czego potwierdzeniem są plany ekspansji tego projektu poza granice kraju.